10 niesamowitych historii powstania różnych ras psów. Mops. W historii mopsa można znaleźć różne hipotezy pochodzenia jego przodków. Najbardziej wiarygodna jest teoria mówiąca o przybyciu mopsa z Chin szlakiem jedwabnym. Ta rasa, jak donoszą historycy i archeolodzy, mogła być tworzona nawet przez 1000 lat w obrębie dworu chińskiego. Odkrywane są szkielety mopsów w starożytnych grobowcach z niemalże każdej dynastii. Do wojen opiumowych, które miały miejsce w XIX wieku, mopsy, jak i inne chińskie rasy miniaturkowe, mogli posiadać tylko przedstawiciele dworu cesarskich Chin. Za hodowlę poza murami pałacu groziła kara śmierci. Te psy pozostawały przez setki lat tajemnicą zarówno dla świata, jak i samych Chińczyków. Sytuację zmieniły dopiero liczne potyczki wojskowe oraz kontakty handlowe brytyjsko-chińskie, dzięki którym Brytyjczycy weszli w posiadanie chińskich małych psów do towarzystwa. W tym okresie zaistniała moda na tego typu psy, które były w posiadaniu m.in. królowej angielskiej. Jamnik. Jego pochodzenie budzi wątpliwości. Miłośnicy jamników twierdzą, że pochodzi ze starożytnego Egiptu. Wizerunki psów o długich tułowiach i krótkich nogach pojawiały się na ścianach świątyń. Już w starożytnym Egipcie istniały liczne rasy psów, z których część uwieczniono na płaskorzeźbach i posągach świątynnych. Archeolodzy znaleźli rysunki odpowiadające jamnikowi w świątyni w Baszeb. Naukowcy jednak nie są pewni, czy w tym przypadku chodzi o jamnika, czy o podobnego psa. Pierwsze europejskie wzmianki o jamnikach pochodzą ze średniowiecznych Niemiec. W XIV wieku można było przeczytać: psy o krótkich nogach wchodzą o wiele łatwiej pod ziemię niż inne i są bardziej przydatne do polowania na borsuki. Rozpowszechnianie jamnika w Europie w XVI wieku zapoczątkowało wielokierunkowy rozwój tej rasy. Jednym z kierunków rozwoju była adaptacja jamnika do warunków zimowych, co objawiało się zmianami we wzorcu, który nie jest akceptowany w wielu krajach europejskich. Jamnik adaptował się z trudem do chłodniejszego klimatu przez wiele dziesięcioleci, co było wynikiem wtórnego, lepszego przystosowania do ciepła. Innym kierunkiem rozwoju jamnika było przystosowanie go do różnego rodzaju polowań. Jamniki zatem były tresowane na posokowce, psy zaganiające, buszujące czy norowce. Zakres ich pracy nie ograniczał się tylko do wypłaszania borsuków z nory, gdzie jamnik był zdany sam na siebie, ale też do zaganiania dzików, buszowania w chaszczach i trzcinie oraz aportowania. Obecnie jamnik dość często wykorzystywany jest podczas polowań na lisy, ale odchodzi się już od polowania przy ich pomocy na borsuki, gdyż są to zwierzęta zbyt niebezpieczne dla jamników. Maltańczyk. Jest to jedna z najstarszych ras świata. Dokładnie jej pochodzenie nie jest znane, ale wiadomo, że były już znane w starożytnym Egipcie, Rzymie i Grecji. Kwestia nazwy tej rasy nigdy nie była jednoznaczna. Rasa ta pochodzi z wyspy Meledy, znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Wyspa ta została mylnie uznana za Maltę. Według Strabona psy te w starożytności zamieszkiwały Maltę, która kiedyś nazywała się Melita. Maltańczyk nigdy nie był psem pracującym. Miał dotrzymywać ludziom towarzystwa. Posiadaczem suki tej rasy był m.in. żyjący w pierwszym wieku naszej ery rzymski gubernator Malty, który zamówił portret swojego psa. Z 1607 roku pochodzi zaś informacja o Maltańczyku sprzedanym za równowartość 2000 dolarów. Tosa. Psy te wywodzą się z Japonii, gdzie były wykorzystywane do walk psów. Stąd ich pełna nazwa japońska Tosa Token, czyli psy do walki. Walki te miały szczególnie długą tradycję na wyspie Sikoku. W połowie XIX wieku, gdy rząd Japonii otworzył granice i z Europy zaczęto przywozić psy, Japończycy zauważyli, że Tosa Inu różnią się od typowych europejskich psów bojowych. W porównaniu z mastifami, dogami i bull terrierami japońskie psy były drobne i niewielkie. To też zaczęto kojarzyć się z innymi rasami psów. Tosa powstały ze skojarzeń japońskich szpiców bojowych z europejskimi mastiffami i bulldogami, dogami niemieckimi, pointerami, bernardynami, bullterrierami i dogami z Bordeaux.
W walce psy dążyły do obezwładnienia przeciwnika. Były dyskwalifikowane za szczekanie, a walkę ukończono, gdy któreś zwierzę zaczynało krwawić. W 1910 roku walki zostały zakazane i rasa była zagrożona wymarciem. W czasie II wojny światowej najlepsze tosa Inu wysłano na północ Japonii, gdzie rasa przetrwała. Obecnie w Japonii walki psów tosa są legalne i uznawane za dziedzictwo narodowe. Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska Karla Dobermana, jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźniczych, a także hyclem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał, kojarząc ze znanymi wówczas psami rzeźnickimi. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Na początku zeszłego wieku Doberman został oficjalnie uznany za psa policyjnego. Owczarek niemiecki. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął za sobą wzrost przestępczości, zrodziło się zainteresowanie psem służbowym. W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska i policji. Po 8 latach działalności takiego związku powstał nowy związek, którego celem było opracowanie najlepszej rasy psa do pomocy policji. Twórcy zwrócili uwagę na jednej z prezentacji na owczarki w typie pierwotnym, silne, wytrzymałe i sprężyste. Nabyto jednego z takich psów, a następnie rozpoczęto hodowlę. Nowa krew do chowu osobowego była wprowadzana przez suki, zawsze jednak pochodzące z użytkowych gniazd pasterskich. W wyniku chowu krewniczego i upodobań niektórych hodowców do dużych psów hodowla owczarka przybrała w pierwszym ćwierćwieczu XX stulecia nie taki kierunek, jaki obrali założyciele rasy. Około 1925 roku psy tej rasy stały się zbyt wysokie, kwadratowe i niezgrabne. Brakiem było cech postrzeganych przez twórców jako idealne. Notowano ponadto coraz więcej wad charakteru oraz mnożyły się braki w uzębieniu. W taki sposób powstał owczarek niemiecki, czyli pies ten jest tak naprawdę nieudanym eksperymentem. Husky syberyjski. Rasa ta jest rasą pierwotną, pochodzącą z rejonu Kołymy w północnej Syberii. Hodowana tam przez pionierów hodowli psów zaprzęgowych, czukczów oraz kamczadalów. Około 17 tysięcy lat temu wiele paleoazjatyckich plemion zamieszkiwało te tereny, gdy były one cieplejszym i bardziej przyjaznym terenem łowieckim. Ludzie zdobywali tam pożywienie polując, w czym pomagały im psy myśliwskie. Każda grupa stworzyła własny typ psa w zależności od wymagań łowieckich, ukształtowania terenu, występujących temperatur czy grubości pokrywy śnieżnej. Husky został sprowadzony następnie do Kanady w 1909 roku przez rosyjskiego handlarza futrami, ale nie jest wykluczone, że mogły się tam przedostać znacznie wcześniej. Amerykański Pitbull Terrier. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego Pitbull, był Bulldog. Dawniej Bulldog był zwinnym i muskularnym psem, bardzo przypominającym dzisiejszego Pitbulla. W wielu amerykańskich książkach o tej rasie występuje on właśnie pod nazwą Bulldog. Jednak większość źródeł nie potwierdza tej teorii, ponieważ istnieją dowody na to, że Pitbull to krzyżówka Bulldoga z Terrierem. Powodem krzyżowania tych ras była chęć uzyskania idealnego psa do walki, czyli połączenia wytrzymałości, siły i odporności na ból Bulldoga z zaciętością i szybkością Terrierów. Bulldogi z czasem bardzo ewoluowały i stały się bardziej ociężałe. Z kolei American Pitbull Terrier, można powiedzieć, jest taką współczesną wersją dawnego Bulldoga. Mastiff tybetański. Istnieje wiele spekulacji na temat pochodzenia historii mastiffa tybetańskiego, dlatego że Tybet był krajem pozostającym w dużej izolacji wobec innych kultur. Rodzima nazwa oznacza trzymanego na uwięzi. Oddaje ona użytkowość tego psa, który w nocy strzegł stad zwierząt hodowlanych i dobytku, a w ciągu dnia, ze względu na swoją agresywną postawę wobec obcych, musiał być wiązany u wejścia do namiotu. Starożytni autorzy przytaczają opisy psów indyjskich odpowiadające dogowi tybetańskiemu, który z górzystych rejonów Tybetu trafił do Indii, stąd rozpowszechnił się na tereny Persów i Asyryjczyków. Według opinii takich badaczy jak Hack lub Hancock, nazwa ma
Mastiff jest myląca, a oni sami nazwaliby go jako tybetańskiego psa pasterskiego i owczarskiego. Ze względu na funkcjonalność porównywany jest do górskich ras psów. Pekińczyk. Pekińczyk jest rasą wyhodowaną w Mandżurii. Do połowy XIX wieku rasa ta znana była wyłącznie w Chinach, gdzie Pekińczyki hodowane były jako psy świątynne. Według chińskich wierzeń drobna budowa Pekińczyka pozwalała mu łatwo gonić i chwytać pojawiające się w świątyniach demony, a ich waleczne serce bez trudu stawić czoła mogło nawet najpotężniejszym złym duchom. Inna legenda wspomina, że Pekińczyki miały być owocem miłości lwa do małpki, który to związek został pobłogosławiony przez samego Buddę. No, lepsza miłość lwa do małpki niż człowieka do małpy. Przynajmniej AIDS nie powstało. Pekińczyk był uważany za ucieleśnienie legendarnego pieska Fu, który odpędzał złe duchy. Czczony był przez Chińczyków jako półbóstwo. Jego kradzież karana była śmiercią, a kiedy umierał cesarz w ofierze, składał innego Pekińczyka. Tak, by również w życiu pozagrobowym mogły chronić zmarłego władcę. Przez wiele wieków rasa była trzymana i hodowana wyłącznie w cesarskim pałacu, a mniejsze osobniki noszone były jako maskotki w dworskich rękach. Ostatnią miłośniczką i hodowczynią Pekińczyków była cesarzowa Xi. Zmarła w 1908 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.